Witam serdecznie, drogie raczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was. Dzisiaj troszkę wolniej i troszkę później, ale jestem po szkoleniu. Jestem po szkoleniu z PSZEW, znaczy po szkoleniu po warsztatach z PSZEW, wspaniałą grupą. Słuchajcie, nie spodziewałam się, ludzie ezoteryczni, pięknie otwarci na energię. Coś wspaniałego, słuchajcie, wszyscy ezoteryczni i ci, którzy nie czytają, bardzo ładnie za, po pierwsze, podejście do kart, super, hiper, ekstra, bajka, bym powiedziała, bardzo ładne podejście, bardzo ładna energetyka, bardzo ładne takie wejście w energetykę, słuchajcie, ogólnie w ezoterykę, tak, czyli wszyscy, powiem Wam, że każdy bardzo ładne spojrzenie na karty, tak jedna osoba z kartami od razu pracowała, na przykład bardzo rzeczowo, tak, niektórzy mieli kartę bardzo głęboko, kartę przekazywali bardzo głęboko, ale wszyscy są przecudowni, słuchajcie. Także jak pozbieram już tak na spokojnie, odpocznę troszeczkę, to pozbieram wszystkie filmiki, pozbieram wszystkie zdjęcia i pokażę Państwu relacje z warsztatów. Przewspaniali ludzie, a i warsztaty bardzo fajne. Miło spędziłam czas i bardzo miło mi się pracowało tutaj z ludzikami naszymi, z naszym rodzynkiem, z naszymi dziewczynami. Kurde, super, pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i naszą Magmor, naszą astrolożkę, pozdrawiam serdecznie. Lecimy, co dla raczka na ten tydzień. Wiadomości, wybory. Tak, raczku, masz się nie bać. Raczku, masz się nie bać, wszystko jest w równowadze. Będzie podjęta bardzo szybka decyzja odnośnie tematu, na którym Ci zależy. To będzie szybka decyzja, to będą szybkie wiadomości. Będzie, myślę, że w danym momencie, nawet myślę, że raki nie będą o tym wiedziała, będzie podjęta bardzo dobra decyzja. Decyzja, która mówi, że świeci słoneczko, czyli będzie wszystko, moi drodzy, w porządku. Coś dojrzewa, jeżeli chodzi, to powiem tak. Moi drodzy, jeszcze dokończę tutaj, bo jest jedna karta. No, moje drogie raki, no ale dobrze, coś tutaj dojrzewa. Ja bym, drogie raczki, powiedziała, że to, na czym Wam zależy, jest wszystko ok. Natomiast, kochani, pokazuje mi się tu u Was początek wieńcówki. Jaki nie wieńcuwa w pełni, bo tutaj jest, no, tutaj są te nogi, te ręce, to wszystko jest, te kolana, tak, to wszystko mi wskazuje na to, pokazuje, że aż siedzicie i Wy to czujecie, że coś się dzieje, że coś się zadziewa niedobrego. Moi drodzy, bierzemy się za siebie, dlatego, że za chwileczkę będzie chodziło o coś. Nie wiem, czy są to płuca, czy są to, słuchajcie, czy jest to splot słoneczny, czy będzie to serduszko, ale ja bym powiedziała, drogie raki, że do lekarza natychmiast, jeżeli chodzi o porobić sobie badania z wieńcówą, coś związane z sercem, coś z przepływem żył, coś z przepływem limfy, ale jest to bardzo ważne i jest to, myślę, że jest to, ponieważ się pierwsze pokazuje mi w kartach, no to, moi drodzy, wydaje mi się, że według mnie, tak, ja bym nawet bardzo Was prosiła, żeby się wybrać do tego lekarza, bo tutaj przyjdzie się troszeczkę poboksować ze sprawiedliwością, z równowagą, o tak bym powiedziała, moi drodzy, w tym tygodniu. Natomiast tak, wiadomości, działania, wybory, bardzo dobre. Jeżeli lekarz, to bardzo dobry lekarz, bo dokonuje, nie jest to lekarz, który jest sowidżałem, tylko jest to lekarz, słuchajcie, w dwójce DNA, czyli jest to lekarz, który ma zasób, tak, ma zasób wiedzy, on sobie przemyśli, on ma na to czas, na przemyślenie, lub już się do tego przygotował niejako, lub ma tak naprawdę tak bardzo złote ręce, jeżeli chodzi o zabiegi, o operacje, ale jednocześnie też chodzi o to, że powiedziałabym, że jeżeli lekarz, tak, no to jeżeli lekarz, to powiem tak, perfekt, znawca w swoim temacie, aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie, nie wiem, czy to nie będzie znawca, no może być to kobieta, tak, ale w ostatniej chwili może się okazać, słuchajcie, że kobieta czegoś nie wykona, także, że to nie będzie kobieta, lub że to będzie kobieta, ale powiem tak, tylko się cieszyć, bo jest tutaj coś fajnego, moi drodzy. Jeżeli chodzi o rodzinę, moi drodzy, to tutaj mi się zapisuje, bo bardzo mi się mocno zapisuje rodzina. I rodzina mi się zapisuje w pracy, czyli raki przeżywają tak naprawdę swoje partnerstwa, tak? Chodzi o sprawiedliwość, chodzi o króla buław, tak? I ja powiem tak, moje drogie raczki, więc nie będę wyciągała, ale
tutaj dla przypomnienia, wasza mądrość życiowa, wasza intuicja i wasza mądrość życiowa, myślę, że bardzo dobrze wam podpowiada. Nie bójcie się, bo tutaj z tego tytułu nic się złego nie zadziewa. Do was idą słoneczne karty, jeżeli coś się tam działo, no to po prostu idą słoneczne karty. Natomiast jeżeli, drogi raki, nie pójdziecie do lekarza i nie przebadacie sobie przynajmniej krwi, nie wiem, czy pod kątem zakrzyw, no nie umiem tutaj tego powiedzieć, nie umiem określić, nie jestem lekarzem, ale jest coś, jest zaczątek czegoś, czyli jest to czas na to, żeby to po prostu pobadać i poleczyć, moi drodzy. Nie jest to coś, co pozbawia was życia, ale jest to coś, co utrudnia wam życie, o tak bym powiedziała, moi drodzy. No i mamy tutaj jeszcze, że coś dojrzało, coś będzie w przeciągu 7 dni, będzie zbiór czegoś, tak, ale ten zbiór będzie bardzo pozytywny, bo kończy się w słoneczku. Walczyłyście o to bardzo długo, no i jeszcze coś tutaj zostało, coś tak jakby nie zostało doniesione, dostarczone, nie dałyście czegoś lub ktoś coś po prostu zostawił, czyli te wiadomości były takie krzywe i trzeba będzie dokonywać wyborów, aczkolwiek wszystko w tym tygodniu. Moi drodzy, bardzo ładnie energie się kończą dla was, moi drogie raczki. Kończą się słoneczkiem, ochroną i dla was, i dla rodziny, i w pracy, i dla waszej firmy. No powiem tak, ogólnie, moi drodzy, wydaje mi się, że tydzień będzie wam bardzo, bardzo mocno sprzyjał tutaj w tym tygodniu. Mimo, że wielkich pieniędzy tutaj nie widzę, aczkolwiek widzę, że idą jakieś prawne papiery odnośnie zaległych pieniążków dla was. Z pozytywem, to były pieniądze wywalczone. No jesteście osobami tak naprawdę zadowolonymi z tego tytułu, tylko potrzebny będzie wam w tym tygodniu bardzo duży balans, bo pokazują mi się i kochankowie jednocześnie, czyli te wybory, i później sprawiedliwość z przełożenia, więc tak naprawdę musimy ważyć, nie możemy się w tym tygodniu denerwować, nie mogą nas emocje ponosić, musimy być bardzo, bardzo spokojni, moi drodzy, także tak to widzę. Przepraszam, dzisiaj czytam bardzo wolno, być może nieskładnie, ale wybaczcie, jestem po warsztatach, ale takich fajnych warsztatach. Buziaczki, pozdrawiam serdecznie, hej pa.